Kiedy do jakiejś popularności, do jakiejś fajnej funkcji, roli dochodzą dzieci znanych osób, to bardzo często się mówi: tatuś załatwił, mamusia załatwiła. Co ty sądzisz o osobach, które właśnie w twoim przypadku mówią, że tatuś załatwił? Wiesz co, szczerze mówiąc tak to jest, że w telewizji mówi się, że karierę się załatwia w różne sposoby. Kobieta sposobami kobiecymi w stosunku do mężczyzny albo właśnie ze względu na jakieś tam koneksje czy też rodzinę. No i szczerze mówiąc, bycie w ogóle osobą, która jest z rodziny czy sportowej, czy znanej, bo akurat ja miałam też brzemię sportu na sobie, bo uprawiałam sport tenistowy wyczynowo i też było mi ciężko. Na początku jest się łatwiej wybić, łatwiej jest być zauważonym, natomiast później rzeczywiście ciągle jakby się człowiek nie starał, to gdzieś tam to się pojawi, ale szczerze mówiąc, czy to tak bardzo boli? Chyba nie, chyba nie. Czy ty już nauczyłaś się być, no zaryzykuję stwierdzenia, głucha na te głosy? Wiesz co, chyba tak, chyba na te głosy tak. Ja staram się robić, to znaczy to jest w ogóle z krytyką, według mnie to jest tak, że w momencie, kiedy jesteś krytykowany i sam wiesz, że no jest w tym ziarnko prawdy, to cię to boli. Natomiast jeżeli ta krytyka kompletnie cię nie dotyczy, jeżeli wiesz, że pracujesz ciężko na to, żeby do czegoś dojść, na swój sukces, czy też na jakieś efekty zawodowe, no to nie dotyka cię to tak bardzo, bo wiesz, że to jest kompletnie wyssane z palca. Chociaż wiem, że zdarzają się plotki kompletnie, akurat mnie się tak nie zdarzyło, ale są to plotki czasami o romansach, czasami o jakichś rodzinnych sprawach, które bardzo bolą, mimo że są wyssane z palca.